Hej, z tej strony Awahir, na co dzień jestem komentatorem League of Legends, ale również pasjonatem Legends of Runeterra, które znam od samego początku, śledzę w tydzień, a jestem również w każdym sezonie dobijam Mastera i po prostu spędzam dużo czasu nad ukochaną moją karcianką z Riot Games. A ostatni materiał, który stworzyłem, był bardziej zaawansowany, to była analiza oczywiście zmian w balansie podczas patch notesów. Teraz trochę będzie to materiał dedykowany dla ludzi, którzy zaczynają z Legends of Runeterra, a dokładnie będzie to poradnik, jakie karty powinny być na waszej liście priorytetów, jeśli chodzi o startowe budowanie swojej kolekcji. Więc zakładam, że nie macie jej szerokiej, albo nie wiecie, na jakich kartach powinniście się skupiać, to ja zrobiłem dla was selekcję kart dla każdego regionu, które są uniwersalne, wszechstronne, które można wrzucać do wszystkich talii. I to jest to ważne zastrzeżenie dotyczące materiału. Nie jest to ranking najsilniejsze karty w Legends of Runeterra, bo na przykład jakaś karta może być silna, ale może być grana tylko w jednej talii. Przykładem na przykład może być Nautilus, którego tutaj w poradniku nie doświadczycie. Natomiast są takie karty, które i są silne, i można wrzucić ich do różnych talii, więc to jest najbardziej ekonomiczne, najbardziej wszechstronne wykorzystanie waszych zasobów, takie jak oczywiście kryształki zielone, czy po prostu dzikie karty, które możecie stworzyć. Dzięki temu, jeśli stworzycie taką kartę, będziecie mogli ją używać wielokrotnie. I dlatego na tym polega mój system trzygwiazdkowy i chcę, żebyście się na tym skupili. Jeśli jakiejś karcie dam 3 gwiazdki z 3, to znaczy, że ta karta jest z nami niemal od początku, tak? Była, jest i będzie gra. Jest z nami niemal od początku w Legends of Runeterra i pamiętajcie, że jest bardzo prawdopodobne, że nadal z nami będzie. Więc zdecydowanie karty za 3 gwiazdki polecam jako priorytet wrzucać i craftować. 2 gwiazdki oznacza, że to są karty popularne w silnych dekach, że one często występują, no ale nie są albo aż tak silne jak te za 3 gwiazdki, albo na przykład są silne od tygodnia, od miesiąca i w sumie nie wiem, czy to się nie zmieni. Nie mają aż tak dużego historycznego ugruntowania jak te karty za 3 gwiazdki. A za 1 gwiazdkę karty to, uwaga, niekoniecznie karty, które rekomenduję, żeby craftować. To nie są aż tak silne karty jak pozostałe, ale natomiast jeśli je macie w kolekcji, to chcę zachęcić, żeby te karty za 1 gwiazdkę, to jest takie karty, na które powinniście zwrócić uwagę. Chcę, żebyście wrzucali te karty w swoje deki. Jeśli na przykład brakuje wam jakieś karty, to są bardzo dobre substytuty, one są uniwersalne, pasują do niemal każdej talii z regionu, który występuje. Więc śmiało używajcie kart za 1 gwiazdkę, są niedoceniane, często mają w sobie dużo wartości i mimo, że w internecie, jak będziecie przeglądali talie, często ich nie widzicie na listach, a dlatego, że no może nie są aż takie synergiczne, ale śmiało są fantastycznym tutaj takim filem uzupełniającym wasze talie. Więc pamiętajcie o tym rozróżnieniu na 1, 2 lub 3 gwiazdki. Najważniejsza cecha: wszechstronność i uniwersalność, tak żeby wasza kolekcja była jak najbardziej praktyczna do zastosowania na wczesnym etapie jej tworzenia. Dzięki wielkie, miłego oglądania. Zaczynamy od Bilgewater, od Demacji i od Freljordu. Bilgewater jest całkiem popularnym regionem, nie zrozumcie mnie źle, ale nie jest uniwersalnym. To znaczy, że po prostu uzupełnia się pod te konkretne, pojedyncze talie z reguły z Bilgewater, więc albo gra się pod krabież, albo pod mechanikę z węź, albo pod wyrzucanie kart z Nautilusem i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chcecie mieć tę konkretną talię, która wam się spodobała w internecie, no to będziecie musieli pobierać tutaj inne karty. Ale ja chcę porozmawiać o tych uniwersalnych. I żadnej karty z Bilgewater nie nagrodzę 3 gwiazdkami. Na pewno karty, na które powinniście zwrócić uwagę, to Deszcz Kul. Deszcz Kul jest bardzo uniwersalnym sposobem, żeby czyścić stół przeciwnika, ale także ranić Nexus. Ranienie Nexus, chociaż w skromny sposób, jest bardzo ważne dla regionu Bilgewater, ponieważ jest tutaj właśnie mechanika grabież, daje deszczowi kul, więc 2 gwiazdki. Również najemniczka daje jej 2 gwiazdki, jest całkiem grywalna i przede wszystkim jest to karta uniwersalna, możecie ją wrzucać w dowolną talię, ma za 2 many 2-3, rzuca podatność, pozwala ci lepiej kontrolować stół, jest uniwersalna, może ją rzucić od tak, nigdy nie czujesz się źle trzymając jej swojej talii, 2 gwiazdki. Z 2 gwiazdek chcę jeszcze zaznaczyć tutaj Hardego Rzeźnika, jest to karta, która jest 1 many 2-2, to po prostu dobre statystyki, a w niektórych specyficznych sytuacjach będzie też 3-3, ale ją można rzucać nawet w pierwszej turze dla samego po prostu posiadania 2-2, bardzo uniwersalna, grana w wielu taliach. No i na sam koniec jednogwiazdkowa sugestia. Shaber jest grana tylko z Twisted Fate'em oraz w tych taliach z Nautilusem, typu pod głębokość deep, i nie jest aż tak popularna, ale w sumie jeśli ją macie, nie wstydźcie się ją wrzucać w talię. 4 mana, dobierz 2 karty,
A to jest całkiem dobra mechanika. Zignorujcie w ogóle wyrzuć dwie karty. W większości sytuacji wam się to nie będzie liczyło, chyba że gracie z Nautilusem czy Maokajem. Ale takie, dobierz dwie karty za 4 many, to jest uczciwa cena w Legends of Runeterra i to jest dobry sposób, żeby dobrać karty. Zwłaszcza, że w Legends of Runeterra ogólnie jako karciance jest bardzo mało doboru kart, więc to jest unikalny efekt, który może wam się przydać i nie bójcie się wrzucać tutaj jedna gwiazdka dla Shabera. Jeśli chodzi o rzadkie karty z niebieskim klejnotem, a zdecydowanie dwie gwiazdki dla Bossmana, dostał ostatnio wzmocnienie i ma teraz 2 punkty życia, a nie jeden. I albo przyzywa ci beczkę prochu, albo przyzywa ci losowego ostrodnika o koszcie 1. I to jest tak uniwersalna karta, tak przyjemna, że przede wszystkim można ją rzucać sobie w trzeciej turze, w tak zwany sposób proaktywny, więc niezależnie od stanu na stole, trzecia tura może sobie to puścić zatrzymany. Bardzo fajna karta, uniwersalna, zdecydowanie dwie gwiazdki, wielokrotnie grywana. Łowcy Dżaul są grane tylko w taliach z Nautilusem, ale dam temu też jedną gwiazdkę, bo jeśli macie ją w swoją kolekcji, to 4-1 Challenger, tak, wyzwanie, plus jeszcze stwórz w swojej ręce dodatkową kartę, to jest dużo wartości i bardzo przyjemny efekt, nie aż takim dużym kosztem. Owszem, mając 1 HP giniesz od wiele rzeczy, ale często ta jednostka wymieni się jeden za jednego z czymś, co ma 4 lub mniej punktów zdrowia, i dodatkowo jeszcze stworzy ci kartę w ręce, więc jeśli macie w kolekcji Łowcy Dżaul, śmiało wrzucajcie sobie, żeby uzupełnić tutaj miejsce 3 many. Jedna gwiazdka. Z kart epickich w Bilgewater na pewno zwrócę uwagę na dzieło nowego Rexa, 2 gwiazdki. Mój problem z 2 gwiazdkami jest taki, że z reguły ta karta wymaga trochę talii zbudowanej dookoła niego, ale w Bilgewater jest tyle różnych efektów, żeby te grabież aktywować, że no, mam nadzieję, że uda wam się tego dzieła nowego Rexa odpalać. A odpala 7 kanonat, co z reguły czyści stół przeciwnikowi i jeszcze lekko zrani przeciwny Nexus. To jest potężna karta, niech statystyki was nie zmylą. Te statystyki są celowo tak małe, żeby usprawiedliwić ten potężny efekt. Więc działo nowy Rex, popularny w wielu tariach, Bilgewater, więc powinieneś rozważyć tutaj, jeśli jakaś epicka karta, jeśli masz jakąś stworzyć epicką kartę z Bilgewater, to działo nowy Rex jest najpopularniejszy. Ale chciałem wspomnieć tu o jednej gwiazdce dla Sheriff Lariat Rose, ze względu na to, że jest to karta, której prawie nikt nie gra, miała bardzo mało występów, ale jeśli ją macie, to jest fajny drop za 6 many. Jeśli nie macie jakichś większych alternatyw, a szukacie jakiegoś solidnego, czegoś solidnego w okolicach 6 many, to jest jak najbardziej fajna karta. Statystyki warte 5 many, więc 1 many płacicie za efekt, przyznaj wszystkim wrogom podatność, co zdecydowanie ułatwia wam kontrolę nad stołem w tych środkowych etapach rozgrywki. Więc nie przechodźcie obojętnie wobec Sheriff Lariat Rose. Wiem, że nie zobaczycie jej w internecie, w taliach, ale to jest coś, co możecie rozważyć do siebie. No i bohaterowie. I tu jest ta kwestia. A bohaterowie Bilgewater są sporo grywani, tylko że z reguły w swoich własnych taliach. Fizz najmniej popularny, a i tak pojawiał się w niektórych takich śmiesznych, szybkich taliach z zaklęciami. Twisted Fate na początku był najpopularniejszym herosem z tego regionu. Mój problem z Twisted Fate'em jest taki, że większość talii zostało trochę przyćmionych. Wciąż jego uniwersalność, jak i mimo wszystko nie najniższa popularność, daje mu co najmniej jedną gwiazdkę i poważny kandydat na 2 gwiazdki. Bo można go wrzucać w dowolną talię, tak? 4 mana, 2-2, ale przede wszystkim raz dobierze wam kartę, albo jeśli wolicie, to trochę zrani przeciwny stół, albo ogłuszy jakąś jednostkę, więc po prostu zagrywacie go i dostosowujecie się wzajemnie do gry. Po prostu fantastyczny bohater, jeśli nie macie ich ogólnie wielu w swojej kolekcji, bo Twisted Fate'a z czystym sumieniem możecie wrzucić w każdą, dosłownie każdą talię, w której macie region Bilgewater i będzie on się sprawował mniej lub lepiej, ponieważ on w swojej bazowej wersji jest przydatny i nie musisz grać na jego awans, nie musisz aż dobierać tych 8 kart, chociaż wtedy jak te awansy z reguły wygrywa ci grę. Gangplank jest tutaj stosowany w poszczególnych dekach, podobnie jak i Nautilus, jest tylko jedna talia, w której gra się Nautilusa, jest to potężna talia, ale ponieważ jest to tylko jedna talia, to nie pasuje do mojego poradnika. I Miss Fortune. Miss Fortune jak najbardziej 2 gwiazdki, nie jest to obowiązkowym herosem, ale jest o tyle popularna zarówno w szybkich, jak i tych taliach pośrednie etap rozgrywki w midgame. Ona się sprawowała, jest najpopularniejszym herosem w Bilgewater, wszystkie statystyki na to wskazują. Jak najbardziej możecie czuć się spokojni, po prostu trzyma na 3-3, trochę poatakuj, trochę zrani rywali po jednym punkcie, okazuje się, że jest dobrym przepisem na sukces. To tyle, jeśli chodzi o Bilgewater.
Przechodzimy do Demacji. Demacja jest bardzo pożądanym do regionem, żeby craftować go, żeby tworzyć sobie w nim karty. A ze względu na to, że większość kart, jeśli wytworzysz podstawową paczkę, to okazuje się, że te karty możesz grać w każdej kali, w której masz Demację. One są super uniwersalne. Dlatego aż 4 karty dostaną 3 gwiazdki, a oto pierwsza z nich, Szybko Pióry Tropiciel. W każdy Demacji deck gra Szybko Piórego Tropiciela. 2 many, 2-1, który jest w stanie zdobyć wyzwanie bardzo niskim warunkiem, bo wystarczy, że dostawisz kolejną jednostkę, zadajesz 2 obrażenia za 1 many, 2 obrażenia za 1 many, to jest fantastyczny koszt, zdecydowanie grany w każdej talii, obowiązkowe wydanie dzikiej karty. Również to samo mogę powiedzieć o Kucharze Wojskowi, karta za 2 many, 2-3, więc sama w sobie statystyki ma porządne, ale bardzo często przy ataku daje też sojusznikowi stojącego po prawej stronie +1/+1. A jeden dodatkowy punkt życia i jeden dodatkowy punkt ataku w drugiej turze lub trzeciej, gdy będziesz atakować Kucharzem Wojskowym, zmienia wszystko. Jeśli znacie się chociaż troszeczkę na karciankach, +1/+1 na tak wczesnym etapie rozgrywki, to jest niesamowity steryt do waszych statystyk. Tym bardziej, że ta karta łączy się bardzo dobrze we wspomnianym wcześniej Szybko Pióry Tropicielem, który nagle w drugiej turze może zaatakować nie za 2-1, a 3-2. Obrończyni Świetlistej Stali jest całkiem okej kartą, obecnie nieco mniej popularną, ale jest to dużo wartości, tak? 2 many 3-2 to samo w sobie dobre statystyki, jeszcze bariera, która pozwoli ci się dobrze wymienić na samym początku z kimś. Więc nie jest to zbytnio popularna teraz karta, ale dam jej jedną gwiazdkę. Jeśli macie ją w kolekcji, śmiało możecie ją wrzucać do Demacji, ale pamiętajcie o tym, żeby mieć troszeczkę jednostek za 1 many, żeby w drugiej turze mogła faktycznie im to zaoferować, typu Citri albo Szybko Pióry Tropiciel, ewentualnie jeśli gracie z Fiorą. Pojedynek jest jedną z najpopularniejszych kart w Demacji, daje zdecydowanie tutaj 2 gwiazdki. Wydaje mi się, że można tworzyć udaną talię, nie posiadając, nie wiem, 3 kopii pojedynku, ale myślę, że takie 2 gwiazdki to minimum, bo nawet myślałem o tutaj 3 gwiazdkach. Pojedynek jest bardzo uniwersalnym, tanim sposobem, żeby wymieniać się z przeciwnikiem i kontrolować stół, a Demacja polega zdecydowanie na kontrolowaniu stołu. Ale lecimy dalej i tutaj zastanawiałem się, czy uczniowi z rodu Lardentów dać 2 gwiazdki, czy 1. Ale to jest tak przyjemna karta. 3 many 2-4 z wyzwaniem. Zgadnijcie co, pozwala ci kontrolować stół. Mówiłem, że Demacja polega na kontrolowaniu stołu. Tak, i wybierasz sobie jednostkę, którą chcesz zaatakować. Jesteś bardzo wytrzymały, bo 4 HP za 3 many na wczesnym etapie rozgrywki to bardzo dużo. Jak najbardziej 2 gwiazdki. Chcę również wspomnieć, że karty zwykłe świetnie działają w Demacji i są, i tutaj parę jednogwiazdkowych kart chciałem rozdać. Jeśli macie Citrię, jedna gwiazdka, jak najbardziej 1 many 2-2, to po prostu dobre statystyki. Z reguły za 1 many mamy 3 punkty jednostkowe, tutaj mamy ich 4, tak? 2 HP plus 2 zdrowia, więc śmiało wrzucajcie jedna gwiazdka. To samo dokładnie, co powiedziałem o Citri. O Citri z Chmurowego Pola mogę powiedzieć o lojalnym Borsumisiu. W sensie 3 many 4 to po prostu dobre statystyki. Kropka. Jest to wytrzymała jednostka, która zadaje dużo obrażeń. Nie będę wchodził w specyfikę, bo to nie jest tego rodzaju poradnik, ale 3 ataku i 4 HP to w ogóle bardzo lukratywne statystyki. 4 HP, mało jest sposobów, w które zadaje 4 obrażeń, więc wasz lojalny Borsumis prawdopodobnie przetrwa na luzie jakieś 2 ataki. A 3 to jest perfekcyjne, bo dużo rywali ma 3 lub mniej punktów zdrowia. Więc też jedna gwiazdka, mało grywane w różnych taliach, ale śmiało wrzucajcie do swoich talii, nie będziecie czuli źle. Odkupicielka Gwardii, jedna gwiazdka, myślę, że niedoceniana karta, ale jeśli nie macie rozbudowanej kolekcji, jak najbardziej powinna wam tu pasować. Niekoniecznie powinniście tworzyć za dziki kart tej Odkupicielka Gwardii, ale trzyma na 3-3, plus bardzo często będziecie dobierać kartę, co wam pozwoli, często wygrywać gierki, a więc jeśli macie ją w kolekcji, śmiało wrzucajcie do Demacji. No i bariera, sztuczka podczas bitwy. Nagle w tempie eksplozywnym, czyli natychmiastowym, dajecie sojusznikowi barierę, co zmienia często przebieg całej bitwy. Możecie tę kartę łączyć również w różnych sytuacjach z pojedynkiem, żeby za darmo kogoś zdjąć. Gracze mniej doświadczeni, z którymi możecie się mierzyć, budując swoją startową kolekcję, nie grają dookoła różnych kart, więc możecie ich zaskoczyć. Jak najbardziej jedna gwiazdka też tu zasłużona. Jak widzicie, można dużo tanich, ale skutecznych kart zbudować w Demacji. Każdą kartę, którą tu wymieniłem, możecie stworzyć i to może być fundament pod waszą talię Demacji z dużym sukcesem. Przechodzimy do kart rzadkich z niebieskim klejnotem. Tutaj przede wszystkim chcę nadmienić Łowczego Weterana. Ta karta otrzyma spore osłabienie, a i tak jest grywana.
Kiedy ta karta ginie, przyzywa lojalnego Borsumisia. Przed chwilą mówiłem, dlaczego lojalny Borsumis jest fajny. I wyobraźcie sobie, że za jeden many dostajecie 3-1 gościa gratis i do tego jeszcze posiada zwiat. Nie chcę do końca teraz wchodzić w dwuminutowe wyjaśnienie, dlaczego ta karta jest dobra, ale jest bardzo uniwersalna. Mimo, że wam się zdaje, ok, 4 many, 1 HP, to nie ma znaczenia, jeśli zginie, przyzywa Borsumisia, bardzo dobrą kartę. A jak nie, to możecie zadać potencjalnie 3 obrażenia, potencjalnie dwukrotnie, bo tak działa mechanika zwiat. Jeśli trochę tylko pograć tą kartą, zobaczcie, że jest świetnym blokerem, bo rywale nie będą chętnie atakowali, widząc, że łowczy weteran jest na stole, bo tak dobrze się wymienia, tak? Zadaję 3 obrażenia, potem przyzywam Borsumisia, tak dalej, tak dalej. W skrócie, 3 gwiazdki. Tak, łowczy weteran jest super kartą. Kartą, której chcę przydzielić 2 gwiazdki, jest Chorążek Gwardii. I tutaj taka mocna adnotacja. Ta karta ma efekt przymierza. Przymierze sprawdza, jak bardzo lojalni jesteście do jednego regionu. Trochę specyficzna mechanika, ale ta karta przy przyzywaniu sprawdza, czy następna karta w talii jest też z Demacji. Jeśli jest z Demacji, przyznajesz wszystkim sojusznikom na stole +1/+1. Potężny efekt, ale właśnie jest ta mocna restrykcja. Musisz budować deck złożony niemal wyłącznie z kart Demacji. Ale ta karta jest tak popularna, jest chyba najpopularniejszą kartą posiadającą efekt przymierza. Demacje i tak głównie się gra w ten sposób, że budujesz talię z jednostek Demacji i tylko z Demacji. Dla waszych świeżych kolekcji ta karta może nie zadziałać, ale gdy będziecie w średnim etapie budowania kolekcji, Chorążek Gwardii zyskuje tutaj zdecydowanie na priorytecie. Dla tych monodemacji jest to potężna karta. Pamiętajcie tylko, jeśli chcecie Chorążego Gwardii umieścić w swojej talii, musicie mieć minimum 34 karty Demacji z 40, ok? 34 z 40, a potencjalnie wolicie mieć nawet 37, czy w ogóle całą 40, bo tak się gra Demację z reguły. I chcę wspomnieć tutaj o Szybko Skrzydłej Lancierce. Daję jej 1 gwiazdkę, ponieważ jest to taka uniwersalna karta. 5 many, 5-4 to dobre statystyki, te statystyki są warte 4 many, więc za 1 ekstra many dostajecie wyzwanie potężne w Demacji i jeszcze ostatnim tchnieniem stwarza wam losowego elitarnego w ręce. Więc ta karta zadaje dużo obrażeń, 5 mana, 5 obrażeń, jednostce, którą wyzwiesz, czyli takiej, jakiej sobie chcesz, i jeszcze stworzy ci kolejną kartę, więc wymienia się jeden za jednego i jeszcze tworzyć coś. Kiedyś była popularniejsza, ale jeśli nie macie bogatej kolekcji, śmiało umieszczajcie ją, jedna z najlepszych piątek w ogóle w grze bym zaryzykował, jeśli chodzi o wartość, którą reprezentuje. Jeśli chodzi o karty epickie, jest tu parę ciekawych propozycji i każda z niemal z tych była grana w jakimś momencie Legends of Runeterra, ale ta karta była grana od pierwszego tygodnia po dzisiaj. Citria utożsamia wszystko, co chce grać Demacja, czyli szeroki stół z mocnymi, wytrzymałymi jednostkami i przy ataku wszystkim sojusznikom daje +1/+1 i postrach, więc małe karty nie mogą ich blokować. To jest świetny finisher. Z reguły koło 6 tury grając z Demacją chcesz już zacząć przeciwnika dławić i Citria na to pozwala. Zresztą Citria... najwspanialsza karta w Legends of Runeterra. Taka śmiała, taka odważna, a kiedyś była zaledwie rekrutem. Okej, dobra, mam słabość. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mój awatar to Citria, śmiała. Tak, ta karta jest fantastycznym finisherem. Zdecydowanie 3 gwiazdki, a trudno wyobrazić sobie talię z Demacji bez co najmniej jednej lub dwóch, nawet czasami w dziwnych sytuacjach 3 Citri, ale generalnie wsadźcie jedną, maksymalnie 2. Będzie tak najzdrowiej prawdopodobnie. Jeśli chodzi o bohaterów, każda z tych kart ma swoje talie mniej lub bardziej popularne. Lux jest grywana, Queen jest grywana w zwiadowcach, Lucian przy agresywnych taliach wielokrotnie. Ale to jest poradnik mówiąc o tym, które karty możemy wrzucać do wielu różnych talii. I tutaj przede wszystkim polecam wam Fiore, jak i Garena. I mam problem, czy przydzielić im jedną, czy 2 gwiazdki. Ale ogólnie, jeśli gracie Demację, dam im 2 gwiazdki. Mają... przede wszystkim same w sobie są ok. Fiora nie musi kończyć rozgrywki swoim niesamowitym popisie szermierki, żeby uznać, że ta karta jest wartościowa. Po prostu 3 mana, 3-3 challenger, wyzwanie, jest ok. Garen, 5 mana, 5-5 z regeneracją, jest po prostu ok, nawet jeśli wam nie awansuje na wyższy poziom. Więc minimum 1 gwiazdkę, ale ze względu na to, że były to całkiem popularne postaci i zdecydowanie... I jeśli chcecie grać Demacja, to są jedne z najlepszych wyborów bohaterów. Możecie je wrzucić do każdej talii, w której istnieje Demacja. Dam im aż 2 gwiazdki. To była Demacja. Czas na Freljord i tutaj też jest parę perełek. Freljord jako region używający wszystkich swoich kart i mechanik nie jest tak popularny, ale ma kilka pojedynczych, które są przepotężne.
i są wsadzane jako wsparcie do, no, chce się powiedzieć niemal połowy talii w Legends of Runeterra. Jakie to są karty? Przede wszystkim lecimy zwykłe. Zwiastujący jastrząb, 3 gwiazdki. Ten ptaszor to rozłożone w czasie tak naprawdę 1 mana 3-3, bo oprócz tego, że ma sam 1-1, to kolejnym dwóm kartom, które dobierzesz jako jednostki, też daje plus 1, plus 1. Generalnie zwiastujący jastrząb pasuje do każdej talii, którą zbudujesz Freljord, poza naprawdę pojedynczymi przypadkami, więc obowiązkowy wybór na zużycie dzikiej karty. Kolejna taka karta, Eliksir Żelaza. Jeśli macie jednostki w swojej talii, Eliksir Żelaza będzie po prostu fantastycznym wyborem. Jest to sztuczka, która daje za jeden zaledwie many 2 zdrowia i to pozwala uniknąć tych wielkich czarów usuwających twoje jednostki, wszystkich removali. I no nie ukrywam, no przez to, że jest jeszcze w tempie eksplozywnym, rywal nie ma jak na to zareagować często. Fantastyczna odpowiedź, Eliksir Żelaza powinien się wrzucać co najmniej wiele swoich talii. Kolejna sztuczka, a tych sztuczek po prostu Freljord ma dużo. Gniew Północy +4/+4 w tej rundzie jest fantastyczne, można użyć tego agresywnie, czyli zaakcentować bardziej ten walor ataku. Można po prostu jakąś jednostkę utrzymać przy życiu dzięki +4 zdrowiu za 4 many. To jest niesamowita sztuczka w walce. Obowiązkowe tutaj posiadanie w swojej kolekcji, będziecie używać jej w niejednej talii. A więc to były za 3 gwiazdki karty. Teraz za 2 gwiazdki. Aworański Wartownik, 2-1 plus dobierz kartę, ta karta coś zablokuje, zada obrażenie, jeszcze dobierze ci kartę, czyli się dopełni swojego recyklingu. Jak najbardziej grywana zarówno w szybszych, jak i nawet jak i kontrolnych taliach, więc coś, co powinniście na pewno posiadać w swojej kolekcji. Nie dam temu 3 gwiazdki, chociaż jestem bliski daniu 3 gwiazdki temu, dlatego że pozostałe karty typu Zwiastujący Jastrząb są jeszcze lepsze. Aworosański Wartownik zdecydowanie moim zdaniem wciąż obowiązkowa pozycja, ale ujmę tutaj gwiazdkę i dam 2. Przyjazny Oberżysta dostał wzmocnienie, przedtem był 3 many 2-3, teraz jest 3 mana 3-3. I to jest bardzo uniwersalna karta, grana w wielu różnych taliach. Po prostu możesz albo swój Nexus uleczyć i dzięki temu przeżyjesz najazd jakiejś agresywnej talii, albo uleczyć swojego sojusznika, dzięki temu dać mu drugie tchnienie, drugie życie, albo po prostu 3 mana 3-3, tak? 3 mana 3-3 nigdy nie jest grzechem, nawet jeśli ten efekt uleczenia zbytnio wam się nie opłaci. Więc uniwersalna karta, jak najbardziej pasująca do wielu freljordowych talii. 2 gwiazdki. I myślicie, że skończyliśmy? Nie. Jest parę kart, które są po prostu niezłe i jeśli macie je w swojej kolekcji i nie macie lepszych alternatyw, śmiało wrzucajcie je. Krucha Stal. 1 many, zamrożenie. Nie chcę wchodzić tutaj w detale, bo nie chcę, żeby ten filmik był super długi, ale wciąż tak. Bardzo często to będzie 1 many, usuń jakąś jednostkę, która ma zdrowia 3 lub mniej. Zobaczcie w praktyce. Ta karta jak najbardziej działa. Z tych samych powodów, Lodowy Łucznik jest po prostu w porządku. Jeśli chcecie trochę spowolnić grę, 2 many 3-1, no brakuje tutaj jednego punktu zdrowia, ale fakt, że odmrożenie rzuca na przeciwnika, może to pozwolić wam zaatakować, może to pozwolić wam obronić się, przedłużyć grę. Lodowy Łucznik ma tyle zastosowań i w tylu różnych taliach go używałem, że jak najbardziej moja szczera rekomendacja. 1 gwiazdka. I nie chciałbym, żebyście przeszli obojętnie wobec awarańskiego trapera. 3 mana 3-3, jak już wcześniej w tym filmiku mówiłem, to dobre statystyki, porządne, nie powinniście się wstydzić zagrywać w trzeciej turze, ale to jest fajne. Jego można zagrać w każdym momencie, czy broniąc się, czy atakując. Trzecia tura, rzucamy awarańskiego trapera. Fajna jednostka, coś tam się wymieni i jeszcze przygotuje nam w ciągu 3 najbliższych dobranych kart 1 mana 5-5. 1 mana 5-5 jest całkiem silnym efektem, dlatego jest on opóźniony i nie do końca wiesz, kiedy on nadejdzie, poza tym, że przyjdzie w ciągu najbliższych 3 kart, ale 1 mana 5-5 może wam, mówi się tutaj, swingnąć grę, prawda? Nagle obrócić na waszą korzyść. Nagle zagrywacie, to jest takie tempo, 1 mana 5-5, że rywal może dostać na tym zadyszki, więc polecam, 1 gwiazdka. Uniwersalna karta do wielu talii Freljordu. Zwykłych z Freljordu mieliśmy mnóstwo, ale pozostałe już nie są tak atrakcyjne, jak może się wydawać. Trochę z żalem to mówię, bo Freljord to mój ulubiony region. Na przykład z rzadkich kart nie ma jednej, którą bym wam polecił, bo jest tu dużo sytuacyjnych. A Dziewica Płomienie jest grywana, Gwiezdny Wiesz jest grany, grana jest ci, którzy wytrwali w takiej jednej konkretnej talii, Kąsające Wiatry, jeśli gracie Asze, jak najbardziej, wtedy to iż Szronozębny Wilk, ale to nie są uniwersalne karty, ani teraz popularne, nie widzimy ich zbytnio występujących, więc nie będę żadnej rekomendował, żadnej gwiazdki tu nie rozdaję, idziemy do epickich.
I tutaj też bez szału chcę zwrócić waszą uwagę na Avorosańskiego Strażnika Płomienia. Zastanawiałem się, czy dać jedną czy dwie gwiazdki. Kiedyś bardziej popularniejsza karta, ale wciąż jest on tak rdzenny dla niektórych archetypów Freljordu. Jeden archetyp Freljordu taki nieoczywisty jest jednostki, które mają 5 lub więcej ataku. Ta jednostka ma 5 ataku, więc pasuje do tego archetypu. I co więcej, dając plus 1 ataku w twojej talii, tak, inne jednostki też będą miały 5 ataku. I ogólnie to jest fajna jednostka, tak 5 many, 5-5, to są spoko statystyki, całkiem wytrzymała, całkiem dużo obrażeń zadać może. Jeszcze wzmacnia pozostałą część twojej talii, nie jest ona przesadnie wolna, nie jest za szybka, dam temu 2 gwiazdki. Naprawdę w wielu różnych taliach można to wrzucić. Jeśli gracie Freljordem, śmiało wrzucajcie. Jak najbardziej poczujcie się dobrze. Niezależnie czy wrzucicie jedną jego kopię, 2 czy 3, jest zawsze w porządku. Jeśli chodzi o bohaterów, a każdy z tych bohaterów jest grany w swoich taliach. Nie zrozumcie mnie źle. Anivia ma swoje teraz talie, Tryndag ma swoje talie, Ashe jest nadal grywana i tak dalej, i tak dalej. Ale szukamy kart uniwersalnych i najbardziej uniwersalnym herosem, moim zdaniem, jest Sejuani na pierwszym miejscu. Ponieważ 6 ma na 5-6 to dobre statystyki, tym bardziej, że ten efekt jest potężny. Oprócz tego pamiętajcie, ma Overwhelm, ma zmiażdżenie, nie ignorujmy tego, to zada obrażenia w Nexus, ale również odmrożenie plus podatność niemal zawsze oznacza wyeliminuje jednostkę rywalowi. W większości sytuacji. Więc 6 ma na 5-6 ze zmiażdżeniem plus usuń jedną jednostkę rywalowi. Najczęściej. Dlatego byłem bliski dania jej 3 gwiazdek, ale ze względu na to, że jest najświeższym herosem i jest dopiero popularna od kilku ładnych tygodni, nie od kilku miesięcy, będę wstrzemięźliwy, dam jej 2 gwiazdki. Kolejną kartą, którą chcę dać 2 gwiazdki, jest Braum, ale nie uważam, że jest tak uniwersalny jak Sejuani. Braum ma ten problem, że został ostatnio zmieniony, nawet bym powiedział lekko zreworkowany, lekko zreworkowany. I mój problem jest taki, że okej, teraz jest bardzo grywany, popularny w wielu taliach i można go wrzucić od tak do swojej talii i nie musisz budować w ogóle deku dookoła niego, jest po prostu uniwersalną kartą. Ale po prostu nie wiem, jak będzie sprawowało się w przyszłości. Wciąż dam 2, a nie 1 gwiazdkę. Uważam, że Braum teraz daje ci tyle wartości. Bardzo szybko wygeneruje wam potężnego poro. Blokuje różne obrażenia. A jak zleweluje, to czasami wygrywa grę. Ekstra, nie? I chcę na 3 miejscu umieścić w moim rankingu, w tym poradniku, Tryndamere. Ponieważ jest to karta, że jeśli wypadnie wam ten heros, śmiało wrzucacie do Freljordu. Czy gracie szybciej, czy wolniej, nieważne. Trynda się spisze. 8 mana, 8-4, który jest de facto też drugą jednostką 9-9 z Overwhelm. Nie, to jest po prostu dobrze działający heros. I nie jest on najpopularniejszy, nie jest grany on w wielu taliach, ale jeśli macie bogatej kolekcji, ten heros zyskuje bardzo na wartości. Jest ze względu na to, że można go umieścić wszędzie. Jest po prostu dobrym herosem, który ma dobre zaklęcie na late game, a więc zdecydowanie tutaj powinien być w moim rankingu, dostaje 1 gwiazdkę. Ale jest bardzo uniwersalny, zwłaszcza dla startujących z Legends of Runeterra. Śmiało bierzcie tego herosa, jest wtedy definicją Freljordu. Dzięki, że oglądałeś ten filmik. Jeśli oglądasz właśnie tę chwilę, to prawdopodobnie zobaczyłeś go całego i za to chciałem ci bardzo podziękować. Legends of Runeterra aktualnie nie ma za dużo kontentu na YouTubie, ja robię go hobbystycznie, więc wszystkie uwagi mile widziane. A każda łapka w górę, każda subskrypcja, no oczywiście jest dodatkowa motywacja, żeby takich materiałów pojawiało się więcej. Czy są jakieś karty, które uważasz, że niesprawiedliwie oceniłem? Albo takich, które nie uwzględniłem, a powinny być? Albo takie, które znaleźć się nie powinny? Jestem ciekaw waszych opinii, bo jestem pewien, że zgubiłem jakąś kartę lub dwie, która powinna być w tym rankingu. A podpowiedz koleżankom i kolegom, którzy też grają w Lora, co tak naprawdę warto craftować na samym początku. Chętnie porozmawiam z wami w komentarzach. Trzymajcie się i miłego grania w Legends of Runeterra.